Boiskowy Bihajster. Zapraszam. Partnerem odcinka jest Carpe Diem. Witajcie, drugi odcinek letniej serii Full Time. Gościmy dziś w Carpe Diem, a bohaterem rozmowy będzie bramkarz Beniaminka Okręgówki, Tobiasz Małozięć. Tobi. Witajcie, cześć. Po pierwsze, no może tak zaczniemy. To co chyba słyszałeś już nieraz, gratulacje awansu do klasy okręgowej. Dzięki wielkie. Czy awans był waszym celem, czy chcieliście być po prostu jak najwyżej w tabeli? Absolutnie nie był naszym celem. Wiesz, zaczęliśmy tamten sezon od trzech porażek. Po trzech porażkach, no kurczę, wisimy co będzie dalej, bo mocne drużyny, tyle drużyn leciało, mieliśmy w głowie całkiem co innego. A przyszła ta seria tych 13 zwycięstw, po prostu coś niesamowitego. Wiadomo, mieliśmy tam furę szczęścia, ale to jak mówią, to szczęście to sprzyja lepszym. Wiele meczy, to powiem ci, to co technika nam nie pozwalała, to nadrobiliśmy na pewno ambicją i strasznie zdrowia zostawiliśmy. Było tyle walki, tyle serca, że po prostu te punkty się zbierało, było ich naprawdę dużo. Nawet nas samych zaskoczyło to, jak wysoko byliśmy w tej tabeli. I mecze były takie mecze, że na styku mogło to pójść w drugą stronę. Było mecz, przykładowo ci mówię o meczu z na Rzemiosie. No przegrywaliśmy 2-1 do 85 minuty. Strzelamy na 2-2 i Kacper z wolnego na 3-2 wali pod poprzeczkę. Niesamowite. No po prostu, wiesz, mega. To był chyba nasz siódmy mecz pod rząd. Wygrany, no stary, no takie zwycięstwa budują, wiesz? Takie zwycięstwa budują i my no, z każdym meczem byliśmy mocniejsi, pewnie czuliśmy się, wiesz? I myślę, że to dlatego tak to wyszło. Mamy świetnych chłopaków, naprawdę. Wiesz co, to u nas mocą jest to, że oprócz tego, że jesteśmy drużyną, to jesteśmy też kumplami, wiesz? Taką piłkarską rodziną. Nasze kobiety się znają, przyjaźnią, tak. Wiesz? No, wiem, spędzamy czas, wspólne imprezy i to właśnie, to jest... Jest ta atmosfera tej jedności takiej. Jest kolektyw, wiesz? Jest potężny kolektyw. Wiadomo, czasem się wkurzamy. Ja też tam miałem mecz w drugiej rundzie z Lechią Sędziszu, gdzie zremisowaliśmy mecz, w którym oni nie oddali nam żadnego strzału. Nie? Ja naprawdę, ja mogłem być na połówkę stać. Mieliśmy z 20 sytuacji i też mnie poniosło, chłopaki, przepraszam za ten mecz, bo użyłem kilku niecenzuralnych słówek, nie kilkunastu. Ale no po prostu to były te emocje, wiesz, końcówka. Mogliśmy stracić to drugie miejsce. Absolutnie wtedy nie myśleliśmy o awansie. Tylko samo to, że wiesz, fajnie by się było znaleźć w tych miejscach, które premiują awans, bo były takie sezony, gdzie zarzucano Żerakowowi, że byliśmy na tym miejscu spadkowym i nagle pod nas zmieniali przepisy i Żeraków się utrzymuje. I myślę, kurde, coś mi się obiło o uszy. Obiło ci się, nie? Tak. I wiesz, chcieliśmy udowodnić wszystkim, kurde, bo nam się wiele tak składnie zmienił. Że my potrafimy, że jesteśmy mocni i no, tak to wyszło. No, to drugie miejsce, zajeżyste drugie miejsce za super drużyną. A który rywal z całego sezonu zrobił na tobie takie największe piłkarsko wrażenie? Czy wiesz co, no generalnie to czub tabeli. Czub tabeli, Pustków wiadomo, chłopaki, to świetny sezon, ale ciężej nam się grało, mimo że przegraliśmy oba mecze z Pustkowem, wydaje mi się, że ciężej nam się grało z Kamionką. Ten pierwszy mecz tam u nich sezonu, takie męczarnie jeszcze, no po prostu... Ja po tym meczu powiedziałem, goście są na awans, serio. Później graliśmy z tym Pustkowem trzeci mecz, tam przegraliśmy 3-2, ale to nie było to, co Kamionka pokazała, wiesz? Ale jakbym miał wymienić taką drużynę, która nie, że jakoś, znaczy zaimponowała mi bardzo, bo walczyła z nami niesamowicie, to była Wiewiórka. Wiewiórka. Tak, puściłem z nimi 8 bramek. 8 bramek w dwóch meczach, chłopaki pokazali no, charakter niesamowity, bo odrabiali te wyniki. Także nie, jednak wiesz co, na Wiewiórkę postawię. Na Wiewiórkę. Tak, tak. A teraz tak cię zapytam, wprost cię zapytam. Dawaj. Dlaczego tak długo czekaliście z decyzją o przystąpieniu do rywalizacji, do okręgówki? Wiesz co, tak myślałem, że zapytasz, że będzie to pytanie. A powiem ci tak, było serce i był rozum. Rozum podpowiadał, no, że nie jesteśmy przygotowani na tą okręgówkę pod względem
wiesz, finansowym, jednak tam są pieniążki, wiesz, tam wchodzi już kasa, zawodnicy dostają pieniądze. U nas nie ma, u nas tego nie ma. Nie ma płacenia za mecze. U nas, tak jak ci mówiłem, ekipa, przychodzimy, gramy, robimy swoje. No i wiesz, do okręgówki nie ściągniesz kogoś. Będzie ciężko przynajmniej ściągnąć kogoś, żeby przyszedł zagrać tak for fun. Tam już tak, tu już trzeba będzie zapłacić te pieniążki, a my tych pieniążków no, nie mamy, a nawet jakbyśmy mieli, no to nie chcemy. Wiesz, o co chodzi? Wiem. To co zdecydowało, że... Już ci mówię. Zdecydowało to serce jednak, bo 34 mecze daliśmy siebie wszystko i frajerstwem byłoby nie skorzystać, tak ci powiem. A poza tym, wiesz, przeanalizowaliśmy sobie, jak to będzie wyglądało i kapele dobre zleciały z okręgówki do A-klasy i ta A-klasa będzie niesamowicie mocna. Będzie mocna. Oczywiście, że tak. I powiem ci szczerze, że no, awansujemy, będziemy grali z rywalami na pewno mocniejszymi, ale my się nie położymy, będziemy walczyć. Poza tym pojeździmy sobie po dobrych drużynach, gdzie te stadiony no, różnią się od stadionów A-klasowych. No tak, oczywiście. Prezes opowiadał, że tam przeliczał te kilometry, ile będziemy musieli więcej jeździć i wyszło tylko 50, a de facto gramy 2 mecze więcej w okręgówce, więc to wychodzi na zero, nie? No praktycznie na zero. Więc tutaj było parę za, parę przeciw, ale zdecydowaliśmy się na was. A jaki macie cel na sezon 22-23? Jaki może być cel Beniaminka? No, pokazać się z jak najlepszej strony, wiadome, no i się utrzymać. No, słuchaj, no patrzmy realnie, nie? Nie będę mówił, że górna część tabeli, bo to by było... No nie. Absolutnie nie. Wiesz co, chcemy się utrzymać? Tak realnie patrząc. Realnie chcemy się utrzymać, wiesz, to będzie też inny sezon, bo wiesz, że ten sezon był w ogóle w A-klasie, tak, w okręgówce. Zwariowany. Te ciągłe zmiany w tych ligach, to jest, no sorry, chore. I masz 9 drużyn teraz poleciało z okręgówki? Jakoś tak. Tak, jakoś tak. No więc... Ja nie pamiętam takiego sezonu, żeby... Ja też nie. A teraz ma lecieć 3 plus ewentualnie to, co zleci z czwartej ligi. Więc, no słuchaj, no, trzeba tam powalczyć, punkty pozdobywać i zobaczymy, co będzie. A jak spadniemy, no to spadniemy do A-klasy. Tyle. No. Ale nie odczuwacie jakiejś presji, że macie grać nie, na przykład z błękitnymi czy z czarnymi? Ale to jest super. Słuchaj, możemy się pokazać na tle lepszej drużyny. Absolutnie lepszej. Taka pozytywna motywacja. No pewnie, że tak. Wiesz, no, oglądałeś mecz Realu z tym szeryfem. Oglądałem. No to wiesz, możemy być takim szeryfem. I tyle. Szeryf Tiraspol, LKS Żyraków, a co? Nie no wiesz, śmieję, ale na pewno będziemy walczyć, będziemy gryźć trawę i co będzie, to będzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz do wyboru, no powiedzmy, 3 no, lub 4 zawodników, których mógłbyś teoretycznie sprowadzić do LKS-u Żyraków z poprzedniego sezonu z A-klasy. Kogo byś wybrał? Dobra. No to kogo bym wybrał? Wybrałbym Krzysia Maruszaka, wybrałbym go, bo gość ma niesamowity młotek w nodze i ta zdolność strzelania bramek. Jest... Udowodnił to nieraz. Dokładnie, no król strzelców, nie wiem, 30 ile miał bramek, jakoś tak. Dużo w każdym razie. W każdym razie, no to wiadomo, no taki zawodnik w każdej drużynie by się przydał. Bramkoszczelny i po prostu no, z młotkiem w nodze. Przekonałem się o tym nieraz. Choć wasz duet też strzelał dużo. Oczywiście, że tak. Adrian i Kamil, ale wiesz, przypuśćmy, teoretyzując, no mamy Krzyśka, Bobek, Adrian może zagrać na skrzydle. I wiesz, i jest bardzo mocny przód. Kto jeszcze? Grzesiu Chmurka. Profesor środka z Paszczyny, to jest gość, wiesz, stanie ci w tym kole w środku, dorzuci piłkę, stały fragment. Mamy Darka Czarnika, no to taki Krzesiu do niego, Ameryka. Kto jeszcze? Wiesz co, tak z tych pierwszych drużyn bym raczej nie wybierał, ale na przykład, o, Janek Wolański z Brzostowianki. No to wiesz, pan piłkarz, gość ograny po ligach, granie z takim gościem, wiesz, motywuje chyba każdego, tam bardziej młodych, jak popatrzą na 90 minut, gdzie on grał i jak grał. Robi wrażenie. No to robi wrażenie. No myślę, że tak. Janek, Johan i Chmurka. Czyli mamy taką jakby listę życzeń. Lista życzeń Tobiego. Lista życzeń Tobiego, no. Można tak powiedzieć. Dobra. Jesteś bramkarzem i zapewne no, wielu uważa, że jednym z lepszych
tego sezonu w A-klasie. Bardzo mi miło. Takie opinie słyszałem. A jesteś w stanie wskazać, który goalkeeper oprócz ciebie w tym sezonie tak, nie wiem, zaimponował ci, czy wiesz co, tak, no to tu nie będzie jakiejś, wiesz, jakiegoś zdziwienia, na pewno Filip, pamiętam nazwisko, z Pustkowa, no młody, wiesz, młody chłopak, Matubowski, no tak, młody chłopak, wiesz, zwinny, warunki, szczuplutki, wiesz, jest kozak, nogą też zagra i bramkarz Kamionki. Czyli Witek Banaś. Tak, jest, też gość wie, co robi, no. U was w LKS-ie Żyraków, kogo byś wskazał za najlepszego bramkarza? Najlepszego bramkarza, to wiesz. No, najlepszego bramkarza, tak, to wiem, że ty. Ale zawodnik z pola, który według ciebie najlepiej się prezentował w całym sezonie? Wiesz, pewnie myślisz, że powiem, że nie powiem. Albo tak myślę. Tak myślę, że nie powiem. Wiesz co, no wiadomo, trzeba wyróżnić wszystkich, bo nie ma chłopaka, który nie chciałby, który by nie gryzł trawy, ale powiem ci, według mnie Kacper Kujawski. Absolutnie nasz kapitan, gość, który wiesz, no, huknie, krzyknie, a jest młodszy ode mnie o 10 lat. I wiesz co, no, walczy chłopak, no, przyjemność z nim grać na tej obronie. Naprawdę ratuje nam tyłek, ratował tyłek w tylu sytuacjach. On, Kacper. No dobra, to niedługo zaczynacie przygotowania do nowego sezonu. Pewnie nie zdradzisz, ale planujecie jakieś wzmocnienia? Ponoć są. Bez nazwisk, ale mają być to takie fajne, to mają być wzmocnienia. Ale największym naszym wzmocnieniem jest to, że nikt nie odszedł. Nikt nie odchodzi, wszyscy zostają. Wiesz co, no, pasowałby na pewno jeszcze młodzieżowiec. Bo wiesz, to jest bolączka chyba każdej drużyny. Tak. Wiesz co, jak sobie robiłem rekonesans piątej ligi, to w Radomyślance gra chyba 8 w pierwszym składzie młodzieżowców. To jest w ogóle, wiesz, coś niesamowitego. No my mamy dwóch chłopaków i z czego, no nie wiadomo, czy jeden nie pojedzie za granicę. No i masz, wiesz, zostajesz z jednym, kontuzja, kartki i nie ma kim grać. No, wiesz, i musisz wziąć kogoś młodego na sztukę, bez sensu. Trzeba znaleźć kogoś konkretnego młodzieżowca, co na pewno nie będzie łatwe, już tam rola prezesa, trenera, niech tam się starają. Pomału będziemy kończyć ten piątkowy wieczór w Carpe Diem. Może kilka słów na koniec? To teraz mnie zaskoczyłeś. Kilka słów na koniec. Wiesz co, no, standardowo, jak to zrobiłem po pierwszej rundzie, chcę wam podziękować, naszym, wiesz, oczom z boku. Super robicie robotę. Wichajster, Dębicka Piłka Nożna. Także panowie, szacun wielki. Widzimy się w przyszłym sezonie. Jak będziecie na naszych meczach, to nie będziecie żałować, bo będziemy gryźli. Zobaczymy, poczekamy na terminarz, jak będzie. I prawdopodobnie 14 sierpnia ponoć jest pierwszy mecz. Tak. 14 sierpnia pierwszy mecz, także być może zajrzymy. Zapraszamy zawsze. I uwiecznimy wasz inaugurację sezonu. Zapraszamy. Tymczasem kończymy. Dzięki za oglądanie. Dzięki wielkie. Było super. Dzięki za rozmowę. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Kolejny materiał. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.